Hej, witajcie, z tej strony Bobru i chcę was zaprosić bardzo serdecznie na kolejny rozdział Apokalipsy, który pojawi się dzisiaj o godzinie 18 na moim blogu. Przepraszam, że ostatnio to jakoś nie wyszło, ale no wiecie, sesja, nie sesja, ciężko mi się z tym spiąć. Poza tym jestem po napisaniu naprawdę mega długiego rozdziału, nie wiem czy nie najdłuższego w historii Apokalipsy. Zajął on bodajże 13 stron, a dla porównania zazwyczaj rozdziały mają po 6, może 7, czasami 8, no tak mniej więcej w tym zakresie się to mieści. No a ten miał stron 12, czy tam 13 właśnie, więc jest praktycznie długości dwóch rozdziałów, ale jest naprawdę spoko. No ale to w przyszłości wam pewnie więcej o tym opowiem. Tak czy siak zapraszam was bardzo serdecznie. Rozdział będzie z nowej perspektywy, nowej, ale starej. Jak już mówiłem, będzie perspektywa pewnej postaci, która powróciła. Ci, którzy czytali rozdział Erniego, prawdopodobnie już wiedzą, czyja to będzie perspektywa. Ci, którzy nie czytali, albo nie strzelili jakoś, to na pewno sobie to obczają. No i cóż, godzina 18 na moim blogu, link do bloga macie w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia dzisiaj o 18 na blogu. Hej, pa, pa.